Witam wszystkich bardzo serdecznie na tegoroczną jutrzenie dwa szczytnego znaczenia, jakie jest zasłużone na 15 dni. Witam bardzo, bardzo wszystkich. Na wstępie proszę wszystkich o powstanie. Proszę wprowadzić puszczę sądową. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam każdego z osobna. Wszystkich razem przywitałem, przedstawiając osoby. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta Gdynia, pana Zygmunta Zmutę-Trzepiatowskiego. Witam serdecznie radnego miasta Gdyni, pana Kamila Gunała. Witam serdecznie dyrektora do spraw rozwoju Toyota Polska, pana Krzysztofa Czajkę. Witam serdecznie kierownika obszaru sprzedaży Toyota Polska, pana Rafała Sobczaka. Witam serdecznie prezesa Pomorskiego Wydziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku i członka zarządu głównego PCK, panią Marzenę Dobrowolską. Witam delegację biura Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku na czele z dyrektorem panem Kamilem Żukiem. Witam serdecznie przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej pana Ryszarda Wolińskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Rady HDK Polskiego Czerwonego Krzyża pana Tadeusza Cyrę. Witam serdecznie komendanta miejskiego policji w Gdyni pana inspektora Roberta Aleksandrowicza. Witam serdecznie komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Arkadiusza Miłejko. Witam serdecznie komendanta Straży Miejskiej pułkownika Dariusza Wiśniewskiego. Witam bardzo serdecznie komendanta rektora Akademii Marynarki Wojennej pana Tomasza Szubryka. Witam serdecznie dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni panią Iwonę Kłos. Witam serdecznie prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni pana Lecha Żurka. Witam gorąco dyrektora Regionalnego Centrum Przedawstwa i Leczniczego w Gdańsku pana Wiktora Typulskiego. Witam serdecznie radnego gminy Puck, prezesa Koszulskiego Klubu Honorowych Krwi pana Marcina Sikorę. Witam współzałożyciela i prezesa grupy ratowniczej Motoaktywni panią Joannę Derwich. Witam serdecznie panią Lucynę Sikorę, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdyni. Witam serdecznie prezesa Zarządu Głównego Związku Solidarności Polskich Kombatantów pana Jerzego Posorskiego na czele delegacji Podolskiej. Witam serdecznie zaprzyjaźniony klub z Pucka na czele z panem prezesem tego klubu Karolem Pączkę. Witam gorąco prezesów gdyńskich klubów pana Tomasza Roszczucha, pani Katra Wila, pani Beata Gocek, pani Iwona Konradzka, pani Rasińska, pani Ania Puchnicka, Andrzej Rogacki, Piotr Rybacki, pan Leszek Sobieraj, pan Paweł Wierchowski, Andrzej Wróblewski, pani Magdalena Salewska.
Witam serdecznie uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych Poczta Sztandarowych. Witam członków zarządów i komisji rewizyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, działaczy PCK, darczyńców, sponsorów, młodzieżówkę PCK i zaprzyjaźnionych współpracujących organizacje, członków rad honorowych, darców krwi. I cóż, wreszcie witam serdecznie i bardzo gorąco głównych bohaterów dzisiejszej uroczystości, krwiodawców, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy wspierają szczytną ideę honorowego krwiodawstwa. Poczęstunek, drodzy Państwo, który po całej uroczystości serwujemy, jest darem od naszego zaprzyjaźnionego cukiernika, przez cukierni Szarlotka w Pucku, pana Krzysztofa Kaczykowskiego. A reportaż naszej uroczystości tworzy patron medialny Rejnowego Gdyni, pani Ania i Piotr Kropidłowscy, Kaszuby 24 z Pucka. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię króciutko zarys historyczny. Nie będzie to długie, nie będzie trzeba żywać, ale ku temu się nadarza ta chwila i w związku z tym, że to oznaczenie, które chcemy wręczyć, napawa też pewnymi refleksjami. Szanowni Państwo, jest to już 14. edycja tego odznaczenia, które nadawane jest raz w roku dla najbardziej zasłużonych i oddanych osób, jak i klubów, instytucji, szkół, zakładów pracy i innych podmiotów honorowanych krwiodawstwu. W dniu dzisiejszym odznaczamy 8 osób i 2 instytucje z Gdyni. Drodzy Państwo, historia krwiodawstwa w Polsce sięga roku 1935, gdzie to przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie został utworzony pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się problemami krwiodawstwa, otrzymując nazwę Instytutu Pobierania i Konserwacji Krwi. Już tuż przed wybuchem II wojny światowej były w Polsce 3 ośrodki przetaczania krwi, dysponując około 1000 stałych krwiodawców. W czasie wojny drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na krew, gdzie masowo zaczęli zgłaszać się krwiodawcy, pierwsze były pielęgniarki i sanitariuszki. W czasie powstania warszawskiego masowy, spontaniczny, bezinteresowny udział, a w szczególności kobiet i młodzieży, należy do największych kart historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Najpiękniejszych kart. Pierwsza stacja po wojnie powstała już w 1945 roku w Łodzi. Do 1950 roku tworzono już 14 stacji krwiodawstwa, w tym 6,5 tysiąca dawców. Dając takie wyniki już 2 czerwca 1958 roku, Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia, a Polski Czerwony Krzyż zajął się odtąd całością promocji i organizacji ruchu honorowego krwiodawstwa. Polski Czerwony Krzyż opracował pierwsze regulaminy dla placówek służby krwi i pierwszy regulamin organizacyjny krwiodawstwa w Polsce. Prowadzi rekrutację dawców, pobierania i konserwacji, wydawania szpitalom krwi, szkolenia lekarzy w zakresie leczenia krwią oraz organizuje kursy dla personelu pomocniczego. Masowa promocja i rekrutacja przez PCK dawała olbrzymie efekty. Coraz więcej instytucji, zakładów pracy, szkół poprzez pogadanki, referaty i wykłady zachęcało się do oddawania krwi, gdzie bardzo ważna była akcja poświęcona uświadamianiu o braku szkodliwości oddawania krwi. Już wówczas zaczęły interesować się tym media i inne organizacje. Statystyka dwóch dat. 1960 rok. Jest 26 klubów honorowych dawców krwi w Polsce, które w swych szeregach skupiały około 800 członków. Natomiast 26 lat później, w 1986 roku, już jest 45 tysięcy klubów i około 354 tysięcy członków. Niestety, rok 1989 duży spadek ilości klubów i około 46%, członków o 37%, a samych krwi o 21%. Główną, według źródeł różnych, przyczyną spadku były przede wszystkim zmiany ustrojowe w kraju, przejście gospodarki realnego socjalizmu do gospodarki wolnorynkowej, likwidacja zakładów, prywatyzacja, brak poszanowania przez nowych pracodawców praw i realizacji warunków statutowych dla oddających krew bezrobocie. Jednak tendencja ta zatrzymała się i nastąpił, choć wolno, wzrost w honorowym krwiodawstwie PCK, co widać już obecnie na rynku społecznościowym, zaangażowaniu działaczy i rzeszy tysięcy darczyńców tego bezcennego leku.
nastąpiła stabilizacja. W Gdyni po długiej nieobecności dwa lata temu odrodziło się PCK pod zarządem oddziału rejonowego, zrzeszając 15 klubów honorowych dawców krwi, gdzie dwa kolejne są już w tej chwili zakładane, 8 klubów Polskiej Czerwonej Krzyża w szkołach, 6 wiewiórek w przedszkolach i szkołach podstawowych, następne też są już zamówione, rzesza wolontariuszy, społecznych instruktorów młodzieżowych, instruktorzy pierwszej pomocy PCK, grupy ratownicze, w tym współpracująca z nami grupa ratownicza Motoaktywni pani Asi Derwi, inne instytucje oraz wiele współpracujących z nami od organizacji militarnych, organizacji społecznościowych, organizacji pomocy przede wszystkim społecznej. Pragnę podziękować wszystkim za przybicie i wsparcie, jakie do tej pory otrzymaliśmy od Państwa, a także zaznaczyć, iż od czasu zmian kierownictwa w Biurze Zarządu Kredytowego współpraca i pomoc wzajemna zaczyna naprawdę przynosić efekty, ukazując to przysłowiowe światełko w tunelu dla Polskiego Czerwonego Krzyża na naszym terenie, za co my tu z tego terenu serdecznie dziękujemy. Nim przejdziemy do odznaczeń naszych bohaterów, o zabranie głosu poproszono mnie i prosi o to prezes Zarządu Głównego Związku Solidarności Polskich Kombatantów, pan Jerzy Posorski. Gdańsku. Decyzją kapituły Krzyża Sępysłowi, najwyższe odnoszenie naszego związku, postanowił uhonorować 4 osoby, będące członkiem waszej organizacji. Te osoby to pan Wojciech Marek. Wojciechowski, przepraszam. Pani Jolanta Pacer, pan Paweł Kil i pan Michał Duszyński. Wszystkich dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Tak jak
zarówno jak i drugie oczywiście, bo proszę wierzyć. Tak, ja taka myśl przeszła, że na to zasługuje. No najwyraźniej coś nie musi być, że jesteśmy zauważani. Choć dwa lata do tego istniejemy, to bardzo za to dziękuję. I przepraszam kolegę radnego z Pycka, że przeoczyłem po prostu tam te słowa, ale proszę mi wybaczyć stres swoich elementów. Drodzy Państwo, chcąc troszeczkę wprowadzić pewien nastrój poezji, zapraszam tutaj dwie koleżanki, które przedstawią nam krew poezji. Na zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie ani lepszego, ani droższego. Bo dobre imienie, perły, kamienie, także wiek młody, dar urody, mieścia wysokie, władze szerokie, dobre są, ale nie zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły, świat nie miły. Klinocie drogi, ten dom ubogi, oddamy tobie, pomógłbyś sobie. Twoja krew mi może pomóc. Nie bój się, nie wahaj się. Jeśli ją oddasz dla mnie, ocalisz mi życie. Będzie to prezent, o którym od dawna marzyłam. Pomożesz mi wrócić do zdrowia, którym ty kochasz się już od dawna, a którego ja tak pragnę. Ja mogę cię o coś prosić, to... Nie bój się, nie wahaj się. Chciałabym, tak jak ty, cieszyć się zdrowiem, żyć pełnią życia. Jeśli możesz mi pomóc, nie odmawiaj. Nie. Dni człowieka są jak prawa, kwitną jak wolny kwiat, lecz tylko wiatr zawieje, znika po nim ślad. My, honorowi dawcy krwi, przy świadki dzielni i niezauważeni, choć cel szlachetny zawsze nam przyświeca, chociaż z imienia nikomu nieznani, jesienny ludziom radosny dar serca. Jesteśmy z wami, potrzebie, my, honorowi dawcy krwi. Choć nikt z cierpiących nie wie, kto mu przybywa życia im. Przez świat idziemy, własną krew oddając. Żadnej nagrody nie żądamy za to. Wycenne krople życia przywracają. Walka ze śmiercią jest dla nas zapłatą. Jesteśmy z wami. Potrzebie, kiedy godziny są już policzone, gdy płomyk życia czyjegoś przygasa, wolno spadają kropy czerwone. Jeszcze ratunek przyniesie krew nasza. Potrzebie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, przejdziemy teraz do naszych grup, najczęściej uroczystości. Do nadacji naszych bohaterów i do sobie wytrzymać znaczeń. A drodzy Państwo, chciałem się powiedzieć sprawę, której zapomniałem. No, proszę przyznać się do tego. Powinnam jedną osobę w przedstawieniu. Jest to pan Andrzej Blok, przewodniczący Krajowej Rady Hany Kartyni. Drodzy Państwo, przechodząc już do laudacji, poproszę wiceprezesa Narodu Działania Organizacji Pożegnania Kierownictwa o przedstawienie osób, instytucji oznaczonych wyróżnionych tym oznaczeniem. Proszę Państwa, tutaj mam dwie alfabetu, więc proszę się szykować i wystąpić. Pierwsze oznaczenie zostanie przekazane Akademii Morskiej Marynarki Wojennej w Gdyni, która działa na naszym terenie, jak Państwo wiecie, już bardzo długo, ale również jest związana z gwiazdami zielonokrzyskimi. Od początku istnienia tej Akademii działalność podchorążonej kadry Akademii Marynarki Wojennej bardzo aktywnie uczestniczy właśnie w procesie oddawania krwi. 40 lat temu już utworzono na terenie uczelni Klub Honorowych Dawców Krwi PCK.
do dziś prężnie działa, przez który, proszę Państwa, przewinęło się kilka miesięcy krwiodawców, łącznie oddano 6 tysięcy litrów krwi. Akademia zawsze wspierała, wspomagała, wspiera i wspomaga dalej działalność swoich członków klubu i jego wolontariuszy. Obecnie, corocznie, właśnie dzięki uprzejmości władz tej uczelni odbywają się pobory krwi oraz wyjazdowe grupy do stacji poboru krwi. Podczas jednej takiej akcji zaangażowany jest również samorządowy klub, samorząd studencki i jest możliwość, że zdarza się, że nawet oddano ilość około 50 litrów krwi. W działalność również zaangażowany jest poza tym inni studenci, którzy nie należą do klubu PCK, ale intensywnie pomagają i szerzą ideę krwiodawstwa. Naprawdę dziękujemy Akademii Marynarki Wojennej, bo dzięki niej, proszę Państwa, 6 tysięcy litrów krwi możemy sobie przeliczyć na ilość, ile każdy z nas ma w ciele i wiemy, ile to osób. Dziękujemy serdecznie. Teraz chyba Pan Marek widzisz, może już oznaczenie to wszystko. Trzeba przeczytać wszystko. Następną osobą, proszę Państwa, będzie Pan Błaszczuk Tomasz. Bardzo prosimy Pana Błaszczuka. Pokaże się. Jest on prezesem Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Oddał do tej pory ponad 30 litrów krwi. Wieloletni krwiodawca i wolontariusz. Zawsze chętnie uczestniczy w pracach społecznych, wspiera władze PCK i nie tylko, na terenie swoją osobą i pomysłami. Jest odznaczony honorową oznaką PCK 4 stopnia i wieloma innymi odznaczeniami. Jest pomysłodawcą, jak pozyskiwać nowych członków klubu HDK i wolontariuszy. Również jest radnym dzielnicy w Śródmieście. Następna osoba jest to pan Marcin Kata. Witam pana Marcina. Jest to zasłużony honorowy dawca krwi aż do 1997 roku. Oddał do tej pory 27 litrów krwi. Czynny członek klubu wspierający działania zarządu. Chętnie uczestniczy w organizowanych akcjach honorowego krwiodawstwa i wolontariatu PCK na naszym terenie. Prowadzi prelekcje o tematyce znaczenia krwi, pozyskuje w ten sposób nowych krwiodawców. Funkcjonariusz Straży Granicznej. Propagator idei oddawania krwi i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Interesuje się życiem codziennym, niosąc pomoc potrzebującym, pomagając kolegom w pracy, jak i w działaniach klubu. Kolejna osoba jest to pan Jarosław Lewandowski. Od wielu lat honorowy dawca krwi i aktywny działacz w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Oddał ponad 22 litry krwi i od wielu lat współorganizuje akcje wyjazdowe poboru krwi. Dzięki jego agitacji, osobistemu zaangażowaniu i oddziaływaniu na otoczenie ma w tej dziedzinie ogromne osiągnięcia. W ciągu ostatnich kilku lat pozyskał około 20 nowych członków. Natomiast środowisko honorowych dawców krwi pozyskało kilkudziesięciu nowych aktywnych dawców. Za swoją działalność pan Jarosław był wielokrotnie wyróżniany. Posiada odznakę honorową 4 stopnia, zasłużony honorowy dawca krwi, 1 stopnia, medal 55-lecia honorowego krwiodawstwa PCK. Kolejna osoba, też pan, Arkadiusz Mikołajko. Członek strażackiego klubu honorowych dawców krwi PCK, komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni, honorowy dawca krwi od 1994 roku, regularnie oddaje krew, aktywnie uczestniczy i chętnie wspiera swoim działaniem wszelkie akcje krwiodawstwa. Oddał 30 litrów pełnej krwi. Koordynuje cykliczne akcje oddawania krwi i pozyskiwania nowych dawców w szpiku kostnego i dawców krwi. Ściśle współpracuje z zarządem oddziału, otwarty jest na wszelkiego rodzaju działania, zawsze chętny do służenia pomocy. Dzięki jego działalności i wsparciu w programie Ognisty Ratownik Gorąca Krew jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni jako najaktywniejsza w województwie pomorskim pięciokrotnie zajęła pierwsze miejsce, trzykrotnie pierwsze miejsce i raz trzecie w Polsce. Oznaczony jest honorową odznaką 4 stopnia i 3 Polskiego Czerwonego Krzyża. Posiada również wiele odznaczeń resortowych, jak i organizacyjnych. Kolejny pan Jacek Ostapkowicz.
Jacek? Nie, pan Jacek. Pan Jacek to już w szkole podstawowej działał z PCK. W PCK jako nauczyciel, obecnie jako nauczyciel historii założył w szkole koło PCK, wspierając młodych działaczy. Na koncie ma oddanie 17 litrówki. Jest zaangażowanym działaczem idei honorowego krwiodawstwa, aktywnie uczestniczy w akcjach Potrzebna krew, krew na telefon. Od lat wpłaca 1% na działania statutowe PCK. Czynnie uczestniczy w akcjach i zbiórkach na rzecz potrzebujących. Aktywnie wspiera swój klub, służąc pomocą, między innymi namówił 12 osób z pracy, żeby wstąpiły do klubu. Gratuluję panu, naprawdę podziwiam. Pomaga organizować pracę zarządowi klubu, będąc zawsze pomocnym przy ambulansie, obstawie imprez masowych oraz innych organizowanych na naszym terenie. No i teraz pani Lucyna Sikorska. Proszę Państwa, pani Lucyna, którą wszyscy znamy, przede wszystkim znają młodzież i wszyscy krwiodawcy, dlatego że pani od 32 lat pracuje dla krwiodawców na stacjach poboru krwi. W sposób wyjątkowy angażuje się w wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. Praca na tym stanowisku wymaga naprawdę wielkiego spokoju, cierpliwości i wiedzy na temat oddawania krwi, by uświadomić potencjalnym krwiodawcom, na czym to polega. Jest pracownikiem wysoko cenionym nie tylko przez przyłożonych, ale także przez samych krwiodawców, prezesów klubów, HDK i środowisko PCK. Panią Lucynę cechuje bardzo wysoka kultura osobista, skromność, obowiązkowość, chęć niesienia pomocy i przeogromna wiedza. Kolejną osobą jest pan Marek Słowiński. Jest pan Marek, przedsiębiorca, mieszkaniec Ziemi, społecznik i krwiodawca, czuły na niesprawiedliwość i krzywdę. Od lat szkolnych jest związany z PCK. Od 23 lat oddaje krew, jeżeli ma tylko czas i zdrowie, stara się robić to systematycznie. Zarejestrowany jest również jako potencjalny dawca szpiku kostnego. W swojej pracy, jak i w świadomości kolegów i rodziny, propaguje honorowe krwiodawstwo, polecając wstępowanie w szeregi klubów HDK, gdzie sam pozyskał około 20 członków. Także gratuluję. Brał udział w wielu akcjach, takich jak Udany krew, ratuje życie, Potrzebna krew, Wyprawka plażaka, Motokrew, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, maratony i inne akcje, festyny, pozyskuje sponsorów oraz sam sponsoruje różne akcje obecne na ambulansowych poborach krwi. Aktywnie się udziela i działa w organizacji. Kolejna osoba to jest pan Lech Żurek. Od wielu lat już wspiera i propaguje honorowe krwiodawstwo oraz działania Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni. Gdy tylko zdrowie mu na to pozwala, oddaje honorowo krew. Był pomysłodawcą i współorganizatorem założenia klubu honorowych krwiodawców przy przedsiębiorstwie komunikacji autobusowej w Gdyni, której jest prezesem. I to naprawdę, naprawdę wielki ukłon w stronę pana. No to się rzadko zdarza, wiemy, teraz w jakich warunkach wszyscy pracujemy. Naprawdę gratuluję. Od dłuższego czasu przejawiał duże zaangażowanie w prace społeczne, wspierając organizacje działające na naszym terenie. Wielokrotnie proszony o pomoc nie odmawiał jej. Darczyńca i sponsor od chwili założenia klubu zorganizował 9 ambulansowych poborów krwi na dzielnicy, gdzie jest zlokalizowany zakład, oraz przy parami pod wezwaniem świętego Andrzeja Bogoli, gdzie krew oddawali nie tylko klubowicze, ale także pracownicy, jak i mieszkańcy dzielnicy, której wcześniej nie było ambulansu. Wsparcie także i radnych dzielnicy, z którymi się kontaktował, pomaga panu Lechowi aktywnie działać. Często pomaga w rozwiązywaniu problemów i chętnie udziela rad. Człowiek ambitny, otwarty na pomysły, oddany wolontariusz. I teraz mamy szkołę, zespół szkół ekologicznych, nasza przyszłość, nasza młodzież. Od chwili powstania klubu honorowych dawców krwi w szkole powstał istny bum, młodzieżowemu, na krwiodawców. Krwiodawstwo w szkole się stało modne. Bardzo szybko rozwinęła się propaganda, to już tak trochę socjalizmu, ale taka prawda, bo naprawdę jest bardzo dobrze propagowana ta idea działalności pomocowej, jak i oddawania krwi bez tej młodzieży, proszę Państwa, to ja zawsze mówię, jak to jest, jesteśmy często bezdusz na wylocie. Organizowane są ambulansowe pobory krwi z dużą aktywnością społeczności szkolnej, w tym poza uczniami również nauczyciele.
pracownicy szkoły i okoliczni mieszkańcy, bo widzą, że jest ambulans i sami przychodzą i oddają. W ramach ogólnopolskiej akcji Moda Krew Ratuje Życie oddają regularnie krew, ale także biorą czynny udział w akcjach Godne Dzieciństwo, festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym na terenie skweru Kościuszki. I szkoła również dzięki temu zasłużyła na odznakę zasłużonego świadectwa w Gdyni. Dziękuję Państwu, przepraszam za te pomyłki, które się zdarzyły. Wydawało mi się, że nie będę, proszę Państwa, się stresować, ale to się nie da. Tak szacowne grono. Naprawdę gratuluję i jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na tym byśmy audycję zakończyli. W tej chwili bardzo proszę o wystąpienie osób oznaczonych instytucji przed tutaj w tym przejściu przed Wami. Jeszcze raz, proszę. Nie chciałbym? Uwaga, no spoko. Aż tak? Nie pojechałem. Dobrze, dobrze. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Co? Jeszcze wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dziurę nie zrobić. Dobrze, chodzą Jeszcze raz. To widzisz, to się... Panie Leszku, wiele słów powiedziałem już wcześniej. Bardzo, z serca dziękuję za to wszystko. Co pan mamy? Gratuluję oznaczonym. Coś tam dalej, może tutaj w komisji zrobimy zdjęcie grupowe. Dobra. Miła chwila. Poproszę teraz o uwagę i zapraszam panią prezes zarządu Wydziału Akademickiego Marzeń Grubowską. Chcę zaczynać, proszę Państwa, mam zależność, ale oczywiście głos zawsze tak szczytny na celu można zadać. I oczywiście na koniec chciałabym poprosić pana przewodniczącego o to, żeby mi udzielił głosu. Natomiast chciałam w tej chwili powiedzieć, że będziemy oznaczać. W tym momencie chciałabym również prosić o wystąpienie pana Pawła Gila, który uchwał do oznaki honorowego Czerwonego Krzyża ze statku Mielonego z Zamokonego Mielonego. Drugie wystąpienie.
Drodzy Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest piękna uroczystość. Ta uroczystość właśnie odbywa praktycznie co roku dzięki staraniom Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni, ale chciałabym przy tej okazji oczywiście przede wszystkim podziękować. Podziękować naszym sponsorom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz naszym przyjaciołom. I tutaj właściwie od lewej do prawej lub od prawej do lewej, jak to woli. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować miastu Gdynia z jego przewodniczącym obecnym na sali Rady Miasta, ponieważ no to dzięki uprzejmości i tego właśnie, że liczę na to przyjaźni do Polskiego Czerwonego Krzyża, możemy tutaj się co roku spotykać. Dziękuję bardzo. Chciałabym serdecznie podziękować Wyższej Szkole Matematyki Wojennej. Więc Państwa... Przepraszam. Ja jestem, powiedzmy sobie, od lata już mam takie rzeczy... Ja prosiłem się, że ożywy. Drodzy Państwo, bardzo przepraszam, bo długo oczywiście akademia, ale to nie zmienia całej sytuacji. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować panu rektorowi, w ogóle szkole, ponieważ dzięki tej szkole naprawdę jej dobremu sercu i takiemu zrozumieniu idei Polskiego Czerwonego Krzyża możemy na jej terenie i wiele imprez Polskiego Czerwonego Krzyża odbywać. Także naprawdę, naprawdę jest to pomoc nieoceniona. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować naszym służbom mundurowym. Drodzy Państwo, mówią, że za mundurem pan przyjdzie. Naprawdę. Mogę jeszcze powiedzieć jako prezes, że to prawda. Drodzy Panowie, wasza właśnie wieloletnia przyjaźń, bo widzę was na każdej uroczystości. Właśnie ludzie rzeczywiście mają bardzo, bardzo dużo i biorą udział w wielu imprezach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż związanych z darstwem krwi, ale nie tylko, bo i społecznie wspieracie również panowie, a naprawdę bardzo, bardzo serdecznie naszym służbom mundurowym również chciałabym w tym momencie podziękować. Naszym towarzyszom, bo również pan dyrektor jest na każdej naszej uroczystości. No cóż, pan krwi nas łączy i to jest chyba najważniejsze, to co i państwo i my robimy w tej dziedzinie dla społeczeństwa. Drodzy Państwo, oprócz podziękowań chciałabym pogratulować wszystkim nagrodzonym i podziękować im za dotychczasową działalność. Chciałabym podziękować wszystkim krwiodawcom znajdującym się na sali, bo to dla was jest zorganizowana ta impreza i również dla społeczników, którzy działają w tym względzie. Drodzy Państwo, naprawdę za to, że jesteście, za to, że macie takie serce otwarte, za waszą empatię, za wszystko, co dobrego robicie dla społeczeństwa w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zająć głos, bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, dobrze, że mogę również mówić Szanowny Panie, bowiem czasy współczesne to takie czasy, że wśród dawców krwi jest wiele pań. Wcześniej było ich znacznie mniej. To bardzo, bardzo cieszy. Krwiodawstwo w regionie gdyńskim stoi na należytym poziomie. Dowodem na to jest to, iż jesteśmy w najważniejszej sali w tym mieście, sali lokalnego parlamentu. Tu tworzy się prawodawstwo, tu tworzy się przyszłość i teraźniejszość Gdyni. To jest dowód na to, jak Gdynia docenia tę potrzebę rozwoju honorowego krwiodawstwa. Honorowe krwiodawstwo. To jest istotne w całej sprawie. W Polsce służba krwi opiera się na działalności honorowej. Odpłatne krwiodawstwo jest tylko marginesem i w ustawie ściśle określone do tych tam znajdujących się przypadków. Tak się dzieje zresztą w większości państw Europy. Nie ma możliwości poboru krwi w takim systemie honorowego krwiodawstwa bez działaczy. Dlatego
pozwoliłem sobie przed Państwem wystąpić i złożyć im jak najserdeczniejsze podziękowanie. Bez Państwa pracy służba krwi w Polsce by kulała. A gdyby ona kulała, to wielu ludzi nie mogłoby wracać do zdrowia i wielu ludzi niestety zdrowie by życie i zdrowie straciło. Szanowni Państwo, wielu ludzi w Polsce wraca do zdrowia i wielu ludzi w Polsce żyje. Bo dajecie to, co macie najcenniejszego, swoją własną krew. I można zmieniać mnóstwo słów, które powinny tę sytuację opisywać. I zawsze, kiedy przychodzę na takie spotkania, szukam takich słów. Wymieniam to jedno słowo najważniejsze, słowo dziękuję. Ale postanowiłem z tego czasu też oprócz słów wyrażać tę moją, tą Państwa empatię czynem. I już w dosyć zaawansowanym wieku postanowiłem stać się jednym z Was, by poczuć tę więź z ludźmi szlachetnymi, ludźmi dobrymi. Jestem również honorowym dawcą. Na koniec proszę przyjąć gratulacje dla wszystkich, którzy zostali dzisiaj odznaczeni. To dowód na to, że działacie wspaniale. A mam ogromną satysfakcję, że wśród odznaczonych był również pracownik, była pracownica centrum. To jest dowód na to, że doceniacie naszą pracę, a my jesteśmy swoistym zwornikiem między dawcami, a tymi, którzy potrzebują. Bo ta krew musi nas trafić, u nas musi być preparowana i od nas wychodzi do szpitala, tam gdzie dokonuje się przetoczy. Staramy się w tej naszej pracy, żeby to, na co Państwo się decydujecie, było bezpieczne. Stąd każdego roku przeznaczamy sporo pieniędzy na zakup nowych urządzeń, bardzo mocno dbamy o jakość działalności związanej z poborem i z przetoczeniami, koordynujemy szpitale, a chcemy również, żeby dawcy odczuli to, iż jesteśmy do nich bardzo pozytywnie nastawieni i w przyszłym roku będziemy rozpoczynali inwestycje, które jednym z elementów będzie poprawa warunków oddawania krwi. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie się Państwu spodobała i będziecie mogli do nas sympatycznie przychodzić, spełniać tę swoją pasję i będzie to wszystko się odbywało w warunkach przyjaznych, ale i bardzo bezpiecznych, na czym nam bardzo zależy. I ostatnia już informacja. Dobrze się dzieje w pomorskim krwiodawstwie. W ostatnich dniach listopada przekroczyliśmy poziom roku 2014. Cały grudzień pracujemy już na tę nadwyżkę w stosunku do ubiegłego roku. Mam nadzieję, że przekroczymy 55 tysięcy donacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę, proszę. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący, Przewodniczący. Proszę Państwa, dziękuję za słowami Pani Prezes Zarządu Okręgowego i powiem. Miasto Gdynia, władze miasta Gdyni ostoją Polskiego Czerwonego Krzyża. Ostoją Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni i Gdyńskiego Krwiodawstwa. I za to władzom serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu. I proszę złożyć też podziękowania nasze Panu Prezydentowi oraz całej władzy tutaj naszej, która nami dowodzi w Gdyni. Pragnę złożyć gratulacje wszystkim uhonorowanym i wyróżnionym, ale najbardziej mnie cieszy uhonorowanie klubu honorowych dawców krwi w jej 40-leci przy Akademii Marynarki Wojennej. Może nie wszyscy wiedzą, ale prekursorem, twórcą tego klubu była moja skromna osoba. Się cieszę z tego, że klub ten został tak wysoko uhonorowany przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni. A jest to najlepszy, naprawdę najlepszy klub w tej chwili na Wybrzeżu. Gratuluję jeszcze raz wszystkim wyróżnionym i proszę Państwa,
Szanowni Państwo, tylko ludzie dobrzy mogą czynić niebo na ziemi. I wy właśnie do nich, Szanowni Państwo, należycie. Jesteście ambasadorami dobra i człowieczeństwa, wzorem dla innych, Bóg dla najbliższych, sami sobie chlubą. Dziś pragnę podziękować Wam i przekazać słowa wdzięczności, szacunku i uznania od tych, którym pomogliście, pomagacie i będziecie w przyszłości pomagać, którym służycie sobą, swoją kropelką krwi, cząstką siebie. Proszę Państwa, dobre uczynki wracają, a więc zachęcam do ich czynienia w postaci honorowego krewactwa i działalności społecznej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, szczególnie Gdyńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzisiaj jest wasze, powiedziałbym, nasze święto i z tej okazji przysyłam wam w dniu tak uroczystym, w dniu waszego święta. Składam wam życzenia te, co o was pamięta, by życie wasze było kwiatami usłane, tak piękne i czyste, jak letni poranek. Te życzenia są również życzeniami świąteczno-wrośliwymi, a więc przyjmijcie je. Dziękuję za uwagę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Dobrze, dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, uroczystość powoli dobiega końca, a jeszcze raz z tego miejsca w imieniu całego zarządu oddziału Wojewódzkiego w Gdyni, wolontariuszy, działaczy, społeczników, sponsorów, darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli do tego serca, którzy są z nami związani, gorąco wszystkim wam dziękuję. Za przybycie, za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie, pomagacie, że możemy wspólnie razem tą naszą społeczność. Mam nadzieję, że będziemy poszerzać nasze grono. Mam nadzieję, że będzie współpraca coraz lepsza i mam nadzieję, że wreszcie dotrzemy do tych wszystkich, którzy jeszcze się czegoś obawiają, którzy wahają się. Bądźmy spójnością. Wszystkim razem, drodzy Państwo, wszystkim razem i każdemu z Was z osobna. Dziękuję. Dziękuję ze szczerego serca. Dziękuję. Proszę teraz wszystkich o powstanie. Pamiętam, że kiedyś robił ktoś tam z galerii.